Witajcie, przyjaciele! Zatrzymajcie się na chwilę i posłuchajcie mnie. Mam na imię Ania i mam 34 lata. I jestem dzisiaj głosem Boga do was. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Tak, Bóg Jezus Chrystus przyszedł na ziemię 2000 lat temu w ciele. W takim samym ciele, jakie dzisiaj masz ty. Tylko, że z tą różnicą, że On nie popełnił żadnego grzechu. Przyszedł sprawiedliwy, by zamieszkać między niesprawiedliwymi. Aby iść na krzyż i ponieść grzechy i choroby tego całego świata. Abyś teraz ty mógł być wolny. Ale tylko wtedy, jeżeli przyjmiesz Jego zastępczą ofiarę i uwierzysz w te proste słowa Ewangelii. Przyjacielu, chcę ci opowiedzieć, jak w 2017 roku narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. Bo tylko człowiek, który narodzi się na nowo z Bożego Ducha, może nazywać się dzieckiem Bożym i może być obywatelem nieba i królestwa. W 2017 roku na mojej drodze pojawiła się pewna osoba, która opowiedziała mi Ewangelię, która powiedziała mi, że czyta Biblię. Moja wstępna reakcja była taka sama jak większości z was. Taki szyderczy uśmiech. Pomyślałam, że co ona jeszcze nie wymyśli. Ale wiecie co? Wtedy ta dziewczyna zasiała we mnie ziarno prawdy, które w odpowiednim czasie zakiełkowało w moim sercu i wydało owoc, który dzisiaj stoi na ulicach Warszawy i zwiastuje wam moc Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, ten sam, wczoraj, dziś i na wieki. Przyjacielu, zanim narodziłam się na nowo, żyłam grzesznym życiem. Takim samym, jakim żyjecie wy teraz. Cudzołożyłam, kłamałam, obgadywałam, plotkowałam. Myślałam o ludziach źle. Złorzeczyłam innym. To są grzechy. Ale ja nie boję się teraz do tego przyznać, bo jestem wolna w Jezusie Chrystusie. I wiem, że te grzechy zostały mi przebaczone. I ja w to uwierzyłam. I dziś mam czystą kartę u Boga. Szukałam szczęścia w rzeczach, które oferuje ten świat. Ale niestety one nie zapewniały mi poczucia bezpieczeństwa. Związałam się na kilka dobrych lat ze starszym mężczyzną, bo szukałam ojca, szukałam zabezpieczenia finansowego, żeby mi było w życiu lepiej. Jestem wykształconą osobą. Wychowałam się w rodzinie religijnej. Uważałam się za dobrego człowieka. Tak jak większość tutaj z was się uważa za dobrych ludzi. Chodziłam do kościoła. Mam wszystkie sakramenty, które w tamtym czasie zgodnie z tradycją i religią katolicką się przyjmowało. Ale wiecie co, dowiedziałam się prawdy, że będąc dobrym człowiekiem, że spełniając dobre uczynki, nie pójdę do nieba, że idę do piekła. Powiem wam, że kiedy słowa Ewangelii dotarły do mojego serca i zaczęłam czytać Pismo Święte, bo bardzo mnie to ciągło, bardzo mnie to przyciągało. Chciałam się dowiedzieć, jaka jest prawda. A wiedziałam na temat Jezusa Chrystusa dużo mniej niż wy tutaj teraz słyszycie ode mnie. Po prostu ciekawość. Ciekawość ciąga mnie do Boga, jaki On naprawdę jest. Bo system religijny, w jakim funkcjonujecie i w jakim ja kiedyś funkcjonowałam, wykrzywił mi obraz Boga. Żyłam w zwiedzeniu, że Bóg zsyła na ludzi choroby, biedę, ubóstwo, wojny,
choroby, nieszczęścia, żeby ich tym czymś doświadczyć, nauczyć, napomnieć, ale to wszystko jest kłamstwo, bo Słowo Boże mówi, że w ranach i sińcach Jezusa Chrystusa jest nasze uzdrowienie. Zatem zadaję Ci, przyjacielu, pytanie. Czy Bóg może sam sobie zaprzeczyć? Nie może. Zatem zastanów się. Przyjacielu, chcę Ci powiedzieć, że system religijny to jedna wielka ściema. Chodząc do kościoła, nie usłyszałam, że żeby wejść do nieba, mam się narodzić na nowo. Usłyszałam to dopiero od osoby, która ogłosiła mi Ewangelię. Przyjacielu, nie bądź bierny. Nie daj samemu za siebie myśleć. Ludzie zamknęli Boga w czterech ścianach, a Bóg jest wielki i potężny. Jest wszechmogący. Nie da się Go zamknąć w murowanym kościele. Nie da się Go zamknąć w figurce. Nie da się Go zamknąć w medaliku, który nosisz na szyi. Wiesz, jak się to, przyjacielu, nazywa? Bałwuchwalstwo. Przyjacielu, chcę Ci powiedzieć, że grzech, w którym funkcjonujesz, powoduje Twoją powolną agonię. A ta agonia prowadzi Cię do śmierci. Bo karą za grzech jest śmierć. Dziś przybliżyło się do Ciebie Królestwo Boże. Jest ono na wyciągnięcie Twojej ręki. W momencie, kiedy ja oddałam życie Jezusowi, stałam się nowym człowiekiem. Zamieszkał w moim sercu Jezus Chrystus. Ja dzisiaj nie chodzę do kościoła. Nie biorę opłatka, który jest jakimś wymyślonym symbolem Jezusa Chrystusa. Ty połykasz ten opłatek, ale on nie trafia do Twojego serca, tylko jest strawiony w żołądku, a potem wychodzi wiadomo którędy. Więc zastanów się, gdzie jest Bóg? Mówisz, że Boga znasz, ale boisz się podejść do nas i porozmawiać z nami. Gdzie jest Twoja odwaga? Gdzie jest Twój Bóg? Bo mój Bóg jest wszechmogący. I ja Go mam w sercu. Ja dzisiaj jestem świątynią tego Boga. Jestem żywym kościołem. Mam relację z Bogiem dzisiaj. Przyjacielu, nie zwlekaj. Unisz się. Nie bój się. Wyznaj przed sobą, że jesteś grzesznikiem. Powiedz Bogu, że przyznajesz się do tego, że żyjesz grzesznym życiem. Uwierz w sercu, że Jezus poniósł za ciebie twoje grzechy i choroby i wszelką patologię życiową, jaką się zmagasz, na krzyż, abyś ty teraz mógł być wolny. Uwierz w to. To jest bardzo proste, ale musi to zaistnieć na poziomie twojego serca, nie umysłu. Bo dzisiaj znasz Boga tylko umysłem, a Boga się ma w sercu. Przyjacielu, Ewangelia jest prosta. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, podejdź do nas. Pomodlimy się z tobą. Poprowadzimy cię w modlitwie pojednania. Jeżeli chorujesz na coś, przyjdź. Położymy na ciebie nasze święte ręce. Będziesz uzdrowiony mocą imienia Jezus. Nie bój się. Nie wstydź się. Ja kiedyś też byłam bardzo zalęknioną osobą. I pewnie kilka lat temu nawet bym nie wyszła i publicznie nie mówiła do was, bo bym się bała, co o mnie pomyślicie. A teraz się tego nie boję. Teraz mówię śmiało o Jezusie Chrystusie, bo jest On moim Panem i Zbawicielem. I nie wstydzę się tego. I z radością w sercu jestem tutaj dla was.
bo jestem posłana od Boga, żeby wam usługiwać. Ale to od was zależy, czy wybierzecie życie, czy śmierć. Powiem wam jedno, że Bóg wam dał małą podpowiedź. Powiedział, wybierz życie, abyś żył. Jeszcze dziś, kiedy oddasz swoje życie Jezusowi i ustanowisz Go swoim Panem i Zbawicielem i szczerze spokutujesz ze swojego życia, możesz stać się obywatelem nieba. Zaryzykuj. Dziewczyno, 21 wieku, takie głupoty i też publicznie. Nie, to kto zna Jezusa, ty nie znasz, bo ty jest drogi. Tak, kto zna Jezusa? Przyjaciele. Nawet nie był postacią historyczną. Tak. I masz czerwony telefon. Jezus Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów. Ale to jest twoja decyzja. Bóg dał ci wolną wolę, On cię do niczego nie przymusza. Dobra nowina jest taka, że jeszcze dziś możesz mieć z Nim relację. A zła nowina jest taka, że jeżeli dzisiaj skończy się twoje życie, to idziesz prosto do piekła. Kiedy staniesz na sądzie, oko w oko z Bogiem Ojcem, Stwórcą tego wszechświata, wtedy Bóg zada ci tylko jedno pytanie. Co zrobiłeś z ofiarą mojego Syna Jezusa Chrystusa? I wtedy możesz być w wielkich tarapatach. Ja dzisiaj zadaję ci to pytanie. Gdzie idziesz po śmierci? Gdzie będzie twoje miejsce? Bo ja idę dzisiaj, jeżeli umrę, idę prosto do nieba. Idę prosto do nieba, jestem tego pewna. A ty? Nie zwlekaj, przyjacielu. Nie zwlekaj. Bóg jest w zasięgu twojej ręki. On wyciągnął do ciebie już swoją rękę. Teraz czas na ciebie. Ojcze, ja modlę się, aby słowa Ewangelii przeszywały serca tych ludzi. Duchu Święty, przekonuj ich o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ojcze, ja dziękuję ci za te serca, które są otwarte na twoją prawdę. Dziękuję ci za tych ludzi, którzy gdzieś tutaj na ulicy, bądź za rogiem jakiegoś budynku, albo w domu, albo w pracy, rodzą się na nowo. Dziękuję ci, Ojcze, że twój Święty Duch jest razem z nimi. Dziękuję ci, Panie, za każdego człowieka, który się narodził na nowo. Dziękuję ci za każdego, który się nie bał i podjął decyzję w swoim sercu i ustanowił twojego Syna, Jezusa Chrystusa, swojego Pana i Zbawiciela. Amen.